Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali, skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Jezus skarży się na niedowiarstwo swoich ziomków, mieszkańców jego rodzinnego Nazaretu. Bóg jest gotów działać wielkie cuda w naszym życiu, ale potrzebuje otwartości i chęci współpracy z naszej strony. Nie może uzdrawiać, nawracać i zbawiać nas wbrew nam. Potrzebuje naszej zgody, potrzebuje naszej wiary. Grzechem śmiertelnym jest niewiara, zwątpienie i poczucie beznadziei. Grzechem śmiertelnym, bo prowadzi do śmierci wiecznej. Wystrzegajmy się niewiary, zwątpienia i beznadziei. Kiedy nadchodzą, to znak, że my odchodzimy od Boga, źródła naszej chrześcijańskiej nadziei i Pana wszelkiego stworzenia. Łatwo przyjąć takiego Jezusa, który nie stawia wymagań, który jest podobny do pluszowej maskotki. Miły, niewymagający i gotowy do przytulenia. Jezus jednak w rzeczywistości nie jest taki. On jest wymagającym nauczycielem. Wymagania Jego nie są łatwe, a wydają się trudniejsze, im bardziej odchodzimy od Niego, a wchodzimy w grzech. Przylgnąć do Jezusa oznacza zaprzeć się siebie, swoje życie powierzyć Jemu, chodzić Jego drogami i żyć Jego pragnieniami. Mieszkańcom Nazaretu wydawało się, że znają Jezusa, ale ten Jezus, o którym słyszeli tyle dobrych rzeczy, który nauczał z mocą, uzdrawiał, wypędzał złe duchy, a nawet wskrzeszał umarłych, nie może być tym samym Jezusem, którego znali przez 30 lat jego dzieciństwa i młodości, który biegał i bawił się na ulicach ich miasta. I my nosimy w sobie obraz Jezusa, który ma niewiele wspólnego z rzeczywistym Jezusem. Porzućmy te wyobrażenia, a więcej czasu poświęćmy na przybywanie z Nim i Jego poznawanie.